temat dzisiejszego odcinka programu Świat Twojego Dziecka to język i emocje. Warto zwrócić uwagę na to, co i jak mówimy do dzieci, bo to one później naśladują nasz język. O emocjach w słowach opowie Sylwia Kawa, wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej w Starych Bielicach. Żeby lepiej zrozumieć temat przewodni dzisiejszego odcinka, zacytuję fragment utworu Janusza Korczaka, twórcy oryginalnego systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie. Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze. Dorosły żartuje, a dziecko błaznuje. Dorosły płacze, a dziecko się marzy i beczy. Dorosły jest ruchliwy, dziecko wierci pięta. Dorosły smutny, a dziecko skrzywione. Dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko się zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, ale tak naprawdę czy dorośli są świadomi swojej niestosowności? W wielu sytuacjach używamy takich dosyć negatywnie naznaczonych słów. Dziwimy się wtedy, że dzieci odpowiadają złością, milczeniem. Nie rozumiemy ich reakcji. Nie rozumiemy, gdyż słowa typu guzdrze się, fujara, marudzi, zagapił się, są w naszym języku dosyć często używane. Używamy ich niestety w stosunku do dzieci, nie w stosunku do dorosłych. Do dorosłych zwracamy się z kulturą. Do dzieci? Niestety nie. Nie jesteśmy tego świadomi, jest to dla nas normą. Niestety u dzieci powoduje to niezwykle trudne reakcje. I tak jak już wspomniałam, niekoniecznie zrozumiałe dla dorosłych. Powoduje to konflikt między dorosłym a dzieckiem. Dzieci używają tego samego języka, jaki słyszą od dorosłych. To znaczy, jeśli mówimy do dziecka wulgarnie, dzieci będą przeklinały. W swojej karierze zawodowej nieraz spotykałam się z tym, że rodzice przychodzili do mnie i skarżyli się, moje dziecko przeklina. Tak było, że rodzice też odzywali się bardzo wulgarnie do swoich dzieci, tylko oni tego nie dostrzegali. W momencie, kiedy zwróciłam na to uwagę, twierdzili, ale ja mogę, dziecko nie może. Tymczasem dzieci mówią naszym językiem, językiem dorosłych. Środowisko, w którym wychowują się dzieci, czyli w środowisku osób dorosłych, opiekunów, jest środowiskiem pierwotnym, w którym kształtuje się osobowość, tożsamość. To jest bardzo ważne, żeby w tym okresie zwrócić uwagę na komunikację między dzieckiem a osobą dorosłą. Mamo, zginęła moja ulubiona gumka dinozaur. Oj, no przecież nic wielkiego się nie stało. Wiesz co, idąc na zakupy kupimy nową, co ty na to? Nie, nie, ja nie chcę, to była moja ulubiona. Albo? Mamo, zginęła moja ulubiona gumka dinozaur. Tak to jest, jak się ma bałagan na biurku. Jak posprzątasz, to się na pewno znajdzie. A teraz chodź, spieszymy się. Jesteś podła! Nigdzie nie pójdę bez mojej gumki dinozaura! Każdy z nas tak naprawdę był dzieckiem. Przypomnijmy sobie więc, jakie sytuacje były dla nas wtedy ważne. Co dla nas było istotne. Przemyślmy też, co dla nas dorosłych w tym momencie jest ważne. Przecież każdy z nas jest zupełnie inny, jesteśmy indywidualnościami i dla jednego z nas problemem będzie zagubienie portfela, a dla drugiego problemy w pracy. Mogę przywołać taką sytuację. Szef jest na nas zły, wyżywa się na nas lub teściowa zwraca nam uwagę przy naszych dzieciach. To może być dla nas problem. Wracamy do domu. Mówimy o całej sytuacji mężowi, partnerowi, natomiast jego reakcja jest następująca. Przestań, przecież nic takiego się nie stało. Lub też, no, ty zawsze dasz się wmanewrować w takie sytuacje. Masz problemy jakieś, być może jakiś trening asertywności? Albo, ty to zawsze robisz problem z niczego, ja mam ważniejsze problemy, daj mi lepiej spokój. W obu tych sytuacjach, zarówno scence z różową gumką, jak i tej przedstawionej przeze mnie, mieliśmy do czynienia z reakcjami bardzo symetrycznymi. Czyli
między innymi pocieszaniem, które tak naprawdę w sytuacjach bardzo emocjonalnych jest tylko taką iskrą zapalną. Tak naprawdę bardzo nas złości. To jest coś, co jest nieadekwatne, bo mówienie komuś w takim głębokim smutku, żalu, kiedy coś się stało, mówienie, że będzie dobrze, tak naprawdę może jeszcze bardziej zirytować. Jesteś podła! Nigdzie nie pójdę bez mojej gumki dinozaura! Często dajemy rady. Takie, wydaje się, że mądre rady. To też może złościć, a tak naprawdę nie wprowadza niczego nowego. Dajemy rady, które najczęściej nie są przypisane do danej osoby. Każdy z nas ma w sobie jakieś zasoby. Jeśli je odnajdziemy, to możemy na tej bazie budować jakąś reakcję. W momencie, kiedy rady są nieadekwatne do danej osoby i ona nie jest w stanie z nich skorzystać, może się po prostu zezłościć, zirytować i tak naprawdę to wszystko nie prowadzi nas do żadnego rozwiązania. Mówię tu o na przykład radzie takiej jak w przedstawionej scence, może jakiś trening asertywności. Zamiast tego możemy danej osobie zapytać, a co tobie by pomogło? Czego ty ode mnie potrzebujesz? Co jesteś w stanie zrobić, aby sytuacja się nie powtórzyła? Czyli szukanie tego, co dana osoba od siebie jest w stanie zaoferować, żeby poczuć się lepiej. Następna reakcja to było odpytywanie. Tak naprawdę do niczego to nie prowadzi, niczego nie rozwiązuje, a w momencie takich silnych emocji może jeszcze bardziej zezłościć i zranić. Umniejszanie problemu, czyli tak jak przedstawiłam, tak naprawdę nic się nie stało, nie martw się, ja mam ważniejsze problemy. Tak naprawdę może bardzo, bardzo zranić i ograniczyć w ogóle tą relację. Zaprzeczanie problemowi lub umniejszanie go zwyczajnie rani. Może spowodować taką sytuację, że w przyszłości nie zwierzymy się danej osobie, czyli na przykład w przywołanej przeze mnie sytuacji mężowi. Nie powiemy mu o swoich problemach, przez co relacja stanie się powierzchowna. Może to pogłębiać w przyszłości problemy. A obwinianie? Tak naprawdę może doprowadzić do kłótni między rodzicem i dzieckiem, między małżonkami. Tak naprawdę obwinianie w sytuacji, kiedy któraś osoba cierpi, może doprowadzić do jej problemów emocjonalnych w przyszłości. Mamo, zginęła moja ulubiona gumka dinozaur. I bardzo dobrze, bo sam jesteś sobie winien. A poza tym nie zawracaj mi teraz głowy i nic mnie to w ogóle nie obchodzi. Wszystkie te reakcje tak naprawdę świadczą o braku zrozumienia i braku akceptacji. Akceptacji emocji, trudnych emocji, które często są nazywane negatywnymi. Tak naprawdę, jeśli nie czujemy się akceptowani, jeśli nie czujemy zrozumienia, tak naprawdę nie czujemy się kochani. Tu szczególnie mówię o dzieciach, które są wpatrzone w swoich rodziców, opiekunów, które bardzo, ale to bardzo potrzebują tej akceptacji i zrozumienia. W konsekwencji, jeśli nie czujemy akceptacji, zrozumienia, może to przerodzić się w smutek. U kobiet najczęściej jest on akceptowany, no bo przecież społeczne przyzwolenie jest na to, że kobiety mogą płakać. Mężczyźni? Nie ma przyzwolenia na to, żeby chłopiec płakał. U mężczyzn ten smutek przerodzi się prędzej w złość i agresję. Stereotypy w społeczeństwie są takie, że chłopiec może się złościć, może się bić, natomiast kobieta no nie wypada. I dlatego u kobiet mamy tu do czynienia z depresją, u mężczyzn z agresją. Rozpoznawanie i nazywanie emocji to tak naprawdę pierwszy czynnik do poznawania samego siebie. I to, że wiemy, co czujemy, to tak naprawdę też jeden z czynników do budowania poczucia własnej wartości.
Jak więc radzić sobie z emocjami? Mam zginął moja gumka dinozaur. Oj, kochanie, widzę, że to dla ciebie ogromny problem. Jesteś taki smutny, nie martw się. Widzę, że ta gumka miała dla ciebie ogromne znaczenie. Pamiętasz, jak kupowaliśmy tą gumkę razem? Wiesz co, gdybym była czarodziejką, to bym wyczarowała tobie 1000 takich gumek jeszcze ładniejszych, wiesz? Wszyscy, nie tylko dzieci, potrzebują akceptacji. Akceptacji zarówno samych siebie, jak i właśnie tych czynników głównych, czyli emocji i zachowań. Skoro sami źle reagujemy na brak akceptacji, to dlaczego nie dajemy jej dzieciom? Często w rozmowach z rodzicami pojawia się obawa, że no przecież jeśli dam przyzwolenie na okazywanie złości, to przecież on będzie bił dzieci. To nie jest prawda. Jeśli damy przyzwolenie na okazywanie złości, a wytłumaczymy, w jaki sposób dziecko może sobie z nią radzić, tak naprawdę nie będzie tłumiło swoich uczuć, ale będzie też sobie potrafiło poradzić w trudnych sytuacjach w życiu. Będzie miała poczucie własnej wartości i radzenia sobie w problemowych sytuacjach. Dlatego akceptacji musi towarzyszyć czujność i prawidłowa reakcja. Na przykład w sytuacji, gdy dziecko, rodzeństwo kłócą się między sobą, możemy zwrócić uwagę dziecku. Rozumiem, Oliwia, że złości cię twój brat, ale nie musisz go uderzać, nie musisz na niego krzyczeć, tylko powiedzieć o swoich emocjach. Być może to brzmi trochę górnolotnie, ale tak naprawdę w praktyce bardzo często się sprawdza. Dlatego, jak wcześniej powiedziałam o negatywnych emocjach, specjalnie to podkreśliłam tak naprawdę, bo smutek i złość są trudnymi emocjami, ale pozwalajmy dzieciom odreagować, pokazywać te emocje, tylko zawsze z taką czujnością, o której już powiedziałam, zawsze z przekierowaniem i zawsze z instrukcją dla dziecka, co może w tej sytuacji zrobić. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, a za 2 tygodnie położna Urszula Mikuć pokaże, jak prawidłowo kąpać dziecko.